Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjdziemy w przedsionek czarnej strony mocy, czyli zajmiemy się GraphQL-em. W takim dużym skrócie językiem, dzięki któremu Gatsby.js łączy się z API. Sam GraphQL dzieli się na dwie odnogi, na tą można powiedzieć frontendową, czyli pozwalającą wam łączyć się z API i tą drugą, gdzie piszecie własne API, czyli własny backend. Ale ta druga strona to już ta czarna strona mocy, ja tam nie wchodzę i na razie się nie wybieram. Dlatego w tym kursie pokażę wam, jak odbierać wasze dane i w jak fajny sposób to wykorzystywać. A uwierzcie, do tworzenia projektów to wystarczy. Także nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, bo czarna strona mocy was dojedzie. Zapraszam do odcinka. Wpisujemy w Google graphql.org. No i tutaj, jak się załaduje oczywiście, bo trochę mi się ładuje, możemy podziwiać, co oferuje nam GraphQL. Spotkałem się z opinią, że Gatsby odstaje z tego względu, że do łączenia się z API możecie używać tylko GraphQL-a. No i taka jest prawda, w sensie prawdą nie jest to, że odstaje, tylko prawda jest taka, że do łączenia się z API w Gatsby używacie tylko i wyłącznie GraphQL-a. Moim zdaniem nadal nie odstaje, dalej jest przyjemny, nie ogarniam, dlaczego ludzie to krytykują, no ale w sumie z drugiej strony trzeba coś krytykować. Samego GraphQL-a, czyli tej strony, nie ma co przedstawiać, ponieważ kiedy klikniecie Get Started, tutaj macie Get Started, to pojawi wam się, tutaj troszeczkę niżej, ta ciemna strona mocy, czyli jak tworzyć tak zwane schema. My natomiast tego nie będziemy robić, ponieważ tak jakby Gatsby sam w sobie oferuje nam to schema i my nie musimy tego robić w każdym naszym projekcie. My po prostu możemy korzystać z naszego API. Także w tym momencie przechodzimy sobie do Visual Studio Code, no i w konsoli wpisujemy npm run develop. Za każdym razem, kiedy to robicie, to po tak jakby wygenerowaniu waszego localhostu pojawia się wam też drugi link. Ten drugi link daje wam dostęp do tak jakby wcześniej stworzonego, można powiedzieć, portalu czy strony, która ma dostęp do waszego całego schema i tam możecie sobie pisać zapytania w GraphQL-u, które będą wyjmować wam wasze dane. To znaczy i tak potem musicie zaimplementować je do kodu, natomiast tam możecie testować swoje zapytania. Zaraz ten localhost się włączy, no a ja wam pokażę, o co chodzi. No i tak jak widzicie, mamy dwa linki. Do localhosta oraz do localhosta, natomiast z GraphQL-em. Skopiujmy to sobie i otwórzmy w przeglądarce. Tu jest wcześniej zapisane moje jakieś zapytanie, natomiast usunę to. No i jak widzicie, macie tutaj wszystkie dostępne opcje, wszystkie dostępne zapytania, jakie możecie stworzyć. No i reguła jest taka, możecie je pisać ręcznie, natomiast większość zapytań, które możecie zrobić w waszym projekcie, możecie też wyklikać tutaj. Stwórzmy sobie teraz jakieś podstawowe zapytanie, żeby mniej więcej zobaczyć, jak to działa. Możemy się na przykład odwołać do AllSite. Następnie załóżmy do Notes i potem na przykład możemy sobie wywołać Site Metadata, no i tutaj mamy Description i Title. Zaznaczmy sobie te opcje. Jak widzicie, całe zapytanie wygląda mniej więcej jak taki obiekt w JavaScriptie, no tak to możemy porównać przynajmniej, strukturą generalnie. Po kliknięciu Execute Query tutaj pokazuje nam się odpowiedź. No i wygląda to w taki sposób. Title jest jakiś Your English, nawet nie wiem skąd to jest, chyba mi się zapisało po prostu w jakichś metadanych na stronie z poprzedniego projektu. Natomiast nasza strona, w sensie nasze strony, nie mają description, także zwraca nam null. W tym momencie troszeczkę słów o samym GraphQL-u. Dlaczego GraphQL tak naprawdę jest bardzo przyjemny i bardzo dobry do wykorzystywania w waszych aplikacjach? W momencie, kiedy wykonujecie jakieś zapytanie do bazy danych, załóżmy za pomocą jakiegoś innego języka, no to musicie pobrać wszystkie dane. Pobieracie w jednym momencie wszystkie dane i nieważne jest, czy je wykorzystacie, czy nie. Natomiast GraphQL pozwala wam zrobić coś takiego, że w każdym komponencie możecie wywołać sobie zapytanie GraphQL-a, wykorzystując i wyjmując tylko te dane, których potrzebujecie. Czyli na przykład w jednym komponencie chcę wyjąć sobie title, ale nie potrzebuję description. No to tworzę w jednym komponencie zapytanie, które pobiera mi title, a dopiero w następnym komponencie, w którym potrzebuję description, tworzę kolejne zapytanie i tam wyjmuję to description. Jak słyszycie, brzmi całkiem dobrze, ponieważ ogranicza wam to pobieranie danych, aplikacje są o wiele szybsze, no i ogólnie cały Jamstack, czyli Gatsby, jest naprawdę bardzo szybką technologią, także super, że jesteście i uczcie się tego, ponieważ przyda się wam to. Na ten moment tyle, to są takie podstawy, generalnie tutaj to tworzycie, natomiast w następnym odcinku spróbujemy sobie już pobierać docelowe pliki i na przykład zdjęcia z naszego całego projektu, także zapraszam was serdecznie, w tym odcinku to tyle, pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji, trzymajcie się, cześć!